Pocisk artyleryjski, prawdopodobnie z okresu II wojny światowej, znaleziono w głuszycy, nieopodal ulicy Leśnej 12. Pocisk zabezpieczyli wywieźli saperzy z Głogowa. O pocisku leżącym w okolicy ulicy Leśnej, koło stawów i kompleksu leśnego, policję poinformował przechodzący tamtędy mężczyzna. Pocisk miał około 60-70 cm długości i 15-17 cm średnicy. Jest to prawdopodobnie pocisk artyleryjski z okresu II wojny światowej, mówi rzecznik obronnej policji Marcin Świeży. Teren zabezpieczyli policjanci i strażacy z OSP Głuszyca, jak informuje Marcin Świeży, dziś około godziny 11.00 pocisk zabezpieczyli i odebrali saperzy z Głogowa.